Największy chaos był w Zjednoczonej Prawicy w ostatnich latach, gdzie kłócąc się o stołki, wpływy, kasę i władzę, w gruncie rzeczy doprowadzali do coraz większego chaosu w Polsce. Będziemy to sprzątać. Nic innego nam nie pozostało. Kandydata na premiera wskaże ta partia, która wybory po stronie opozycyjnej wygrała. Czyli tak? Koalicja Obywatelska. Ja mam ogromny szacunek do decyzji wyborców. Największy wynik zrobiła Koalicja Obywatelska i to ona wskazuje kandydata na premiera. Przeciąganie struny w nieskończoność będzie po prostu nieodpowiedzialne ze strony. Mamy wojnę za wschodnią granicą. Naprawdę, panie prezydencie, kraj oczekuje od tego, od pana, że pan nie będzie tworzył chaosu, że pan stanie na wysokości zadania i tego dzisiaj obywatele od pana oczekują. Obudził się olbrzym. Wielki naród, który przeciwstawił się propagandzie, rozdawnictwu, kupowaniu głosów i powiedział nie, nie chcemy takiego rządu, nie chcemy takich polityków, nie chcemy takiej władzy. Paulina Henik-Kloska, Trzecia Droga, dzień dobry. Witam serdecznie. Michał Kozłowski, mój niezawodny wydawca, podsunął mi przed chwilą przez zupełny przypadek pomysł, że właściwie powinnam panią przedstawić jako przedstawicielkę przyszłej koalicji chaosu. Bo tak państwa przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość w tej kampanii, tak o was mówił premier Morawiecki, tak mówił Jarosław Kaczyński. Poniekąd tak zasugerował w swoim ostatnim wystąpieniu przed wyborami także prezydent Andrzej Duda, że chaos, będzie chaos. Będzie chaos, czy wy się szybko, bezboleśnie z szacunkiem do wyborców, którzy poszli w takiej, a nie innej liczbie do urn wyborczych, dogadacie. Koalicja pochaosowa, to by było dobre, bo ten chaos to musi się skończyć. Największy chaos był w Zjednoczonej Prawicy w ostatnich latach, gdzie kłócąc się o stołki, wpływy, kasę i władzę, w gruncie rzeczy doprowadzali do coraz większego chaosu w Polsce. Będziemy to sprzątać. Nic innego nam nie pozostało. 11 milionów obywateli poszło do urn, żeby opozycja wygrała. Jakie 11? No, 22 miliony poszło do urn. Przepraszam, ale 11 poszło po naszej stronie. A, po waszej stronie wygrali. Już pani tu dokładnie. To zaraz, to mamy tak. 6600, to Jezu, trzeba liczyć. Ratunku, niech ktoś wyciągnie kalkulator. 6600 mamy dla... 9700, no tak, to prawie 12 milionów osób. To są obywatele, którym należą się ogromne podziękowania. Bez ich zaangażowania, bez stania na mrozie czasami w nocy, bez pojechania do lokalu wyborczego często dalej, a bez w ogóle zaufania skierowanego na przykład do Trzeciej Drogi, gdzie byliśmy atakowani bezwzględnie, bardzo brutalnie, od tego, że wejdziemy w koalicję z PiS po to, że chcemy wejść w koalicję z PiS. Na różne sposoby udało się jednak to zaufanie ogromne zdobyć, blisko, nie wiem, 3 miliony, 2700 chyba. Na, nie 3 miliony 110 tysięcy 534 głosów. Ponad 3 miliony. Prezes Hołownia powiedział, ma być 3 miliony. Panie prezesie, jest 3 miliony. Melduje pani wykonanie zadania. Meldujemy wykonanie zadania. Przekroczyliśmy 3 miliony. Znaczy, to było nasze marzenie, żeby faktycznie ta koalicja dała taki wynik. A o tych 3 milionach wyborców szukających Trzeciej Drogi mówiliśmy od dawna. Uważam, że gdyby nasza koalicja nie powstała, ci ludzie albo zostaliby w domu, część pewnie by zagłosowała na inne partie opozycyjne, część może zagłosowałaby na Konfederację, co byłoby porażką opozycji, nie pozbieranie tych wyborców, bo dzisiaj ludzie szukają alternatywy, szukali alternatywy od kłótni, chaosu, awantur, buty. No i znaleźli, zagłosowali, ogromna przewaga demokratycznej opozycji nad Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi o liczbę głosów, jeżeli chodzi o liczbę mandatów, no to tam jest kilkadziesiąt tych mandatów. Ale wracam do mojego pytania, pani poseł. Czy wam uda się tak bezboleśnie stworzyć rząd, jak bezboleśnie poszła ta końcówka kampanii i wasza, no naprawdę budująca dość w polityce, bo to się rzadko spotyka, współpraca, że jedni apelowali, żeby głosować na drugich i tak dalej. Znaczy, to było naprawdę pod tym początku nie najlepszym, rzeczywiście przypuszczam, dla wyborców opozycji dość budujące. I teraz, tak, to czy wy się znowu nie rozbijecie o górę lodową ambicji politycznych poszczególnych liderów? Bo już wychodzi PSL, już mówi, że dla nas marszałek Sejmu, że z tym premierem to właściwie nie wiadomo i tak dalej. Wyborcy wam zaufali.
I teraz, czy wy nie zawiedziecie tego zaufania takimi właśnie opowiastkami? Nie ma takiej możliwości. Znaczy, no, oczywiście, że dzisiaj ktoś się zdarzy, że wyjdzie i coś powie, ale wiem, że jeżeli chodzi o liderów partii opozycyjnych, a to oni biorą na siebie całą odpowiedzialność za zbudowanie przyszłej większości rządowej, przy naszym oczywiście całym wsparciu. Wierzę, że będzie wola absolutnie całkowitej współpracy. Jest tyle pracy, że każdy, kto chce pracować, odbudowywać Polskę, rozwiązywać te wszystkie problemy, jakie mamy, jest ich niesamowicie wiele, naprawdę znajdzie pracę i miejsce dla siebie. No dobrze, ale jeżeli, co mi pani odpowie, jeżeli ja dzisiaj panią zapytam, kto jest naturalnym kandydatem na premiera, jeżeli chodzi o ugrupowania demokratycznej opozycji? Kandydata na premiera wskaże ta partia, która wybory po stronie opozycyjnej wygrała. Czyli tak? Koalicja Obywatelska. Znaczy, ja mam ogromny szacunek do decyzji wyborców. Największy wynik zrobiła Koalicja Obywatelska i to ona wskazuje kandydata na premiera, więc lider w zasadzie tego ugrupowania. A te rozmowy między liderami to już się zaczęły? Tak serio? Czy czekaliście na oficjalne wyniki PKW? Znaczy, z szacunku znowu dla wyborców, też nie reprezentując tu tej formy, którą prezentowała ostatnio partia rządząca, która wychodziła z założenia, że wszystko jej się należy, z klucza. Czekaliśmy na ostateczny wynik wyborców, na potwierdzenie każdego mandatu. Wczoraj tak naprawdę każdy patrzył, kto wchodzi, kto nie wchodzi. No tak, no. I tych niespodzianek, zresztą będziemy o nich mówić za chwilę. Tylko najpierw skończmy ten element dotyczący tworzenia rządu. Zdarzyło się, że ktoś mandat przegrał 200 głosami. To jest zdarzyło się, że 20 pani 20 też. To tak. Nie znam takiego przypadku, ale będziemy... I niech jeszcze raz ktokolwiek kiedyś powie, że pojedyncze głosy się nie liczą. 8 lat temu mój mandat miał przewagę nad kolejnym niewchodzącym już 200 głosów. To jest każda osoba, jedna osoba w mieście, w moim okręgu, jakby podjęła decyzję, że nie idzie na wybory, nie oddaje głosu na Kloskę. Może nigdy bym nie została parlamentarzystką. No właśnie. No i teraz wracamy do kwestii związanych z tworzeniem rządu. Kiedy rozmowy liderów demokratycznej opozycji w tej sprawie? My zaczynamy swoje rozmowy wewnętrzne, potem na pewno na poziomie koalicji Trzeciej Drogi. A myślę, że jeszcze w tym tygodniu, tak domniemuję, spotkają się liderzy opozycji. Im szybciej my będziemy gotowi, tym mniej przestrzeni do tworzenia chaosu damy na pewno prezydentowi Dudzie. Ja mam nadzieję, ale że prezydent Duda stanie na wysokości zadania i nie będzie przeciągał struny w nieskończoność. Ja oczekuję, żeby jak najszybciej zwołać Sejm kolejnej kadencji, aby posłowie elekci mogli złożyć ślubowania, żeby mogły konstytuować się nowe kluby opozycyjne. Nie trzeba czekać miesiąca. Mamy w przyszłym roku, nie mamy budżetu na przyszły rok. Mamy niezwykle trudny rok. Przecież tam w ustawie budżetowej przygotowanej przez kolejny rząd jest 165 miliardów deficytu. Na koniec roku mamy mieć 2 biliony długu, a my nie mamy tej ustawy przyjętej. Ona w ogóle jeszcze nie zaczęło się jej procedowanie w Sejmie, więc przeciąganie struny w nieskończoność będzie po prostu nieodpowiedzialne ze strony. Mamy wojnę za wschodnią granicą. Naprawdę, panie prezydencie, kraj oczekuje od tego, od pana, że pan nie będzie tworzył chaosu, że pan stanie na wysokości zadania i tego dzisiaj obywatele od pana oczekują. No dobrze, tylko prezydent Andrzej Duda, o ile ja słucham ze zrozumieniem, a wydaje mi się, że jak najbardziej tak, już powiedział przed wyborami, że powierzy misję tworzenia rządu tej partii, która zyska pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce zyskało Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość teraz mówi, że chce rozmawiać z mniejszymi, poza Koalicją Obywatelską, ugrupowaniami demokratycznymi. Co państwo zrobią, jak przyjdzie ktoś z PiS-u i powie: dzień dobry, zapraszamy na rozmowy koalicyjne? Myśmy szli w wyborach z hasłem zmiany władzy. Znaczy, zmiana władzy jest potrzebna. Ja nie wyobrażam sobie współrządzić z kimś, kto przez ostatnie 8 lat tworzył chaos, ział arogancją do części obywateli, eliminował, że tak powiem, część obywateli z dyskusji, z konsultacji społecznych, chciał wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej. Czy nasz kierunek jest zgoła odmienny? My powiedzieliśmy jasno w kampanii wyborczej. Ale pójdziecie na takie rozmowy, bo warto rozmawiać po prostu, czy w ogóle nie? Ale żadnych rozmów nie będzie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A my będziemy toczyć rozmowy po stronie obecnych partii opozycyjnych. Słowo opozycja musi wyjść z naszego języka powoli na dobre. Pani poseł, a nie obawia się pani, że
Prawo i Sprawiedliwość tak gładko tej władzy nie odda. Ja pytałam Pawła Kowala o takie plotki, które się pojawiły. Nie, do niego one nie dotarły, może do pani dotarły, że Zbigniew Ziobro teraz podobno no, bardzo dokładnie prześwietla kandydatów i Trzeciej Drogi, i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanie, to już dawno zrobili. Myśli pani, że to już zostało zrobione wcześniej? Jeśli Zbigniew Ziobro miałby haki na naszych kandydatów, czy kandydatów... A może właśnie do rozmów koalicyjnych to zostawiono? Powiem pani tak, dawno temu by to wykorzystali w kampanii wyborczej, cokolwiek. Oni atakowali na końcówce, wiedzieli dobrze, że od naszego wyniku zależy sukces opozycji. I dokładnie tak się stało, tak? 3 100 000. No ten atak rzeczywiście PiSu, bo najpierw był tylko Donald Tusk, ale później dołączyła do niego jeszcze Trzecia Droga. No bo okazało się, że Trzecia Droga jednak przekroczy prugi, już to im w badaniach bardzo mocno wychodziło. Przekroczyliśmy z dużym zadatkiem, jak widać. I oni w pewnym momencie stwierdzili, że jakby próbują sprowadzić nas jednak, zmniejszyć nas wynik. To było niemożliwe, bo właśnie nic nie znaleźli, żadnych haków nie mieli. Mogli co najwyżej, że tak powiem, insynuować jakieś rzeczy. To się też nie udawało. Gdyby mieli jakieś twarde argumenty przeciwko naszym kandydatom, dawno temu by je wykorzystali, więc teraz mogą co najwyżej kłamać, że jakieś kłamstwa wśród opinii publicznej się pojawią. Możliwe tak, ale to już naprawdę co najwyżej sprawi, że ktoś tam coś przeczyta niemiłego na nasz temat. Natomiast nic już nie zmieni. Oni nie wystąpią przecież, gdyby do urn poszło 40-50% obywateli, mogliby próbować podważyć wynik wyborczy, ale nie przy ile? 74. Ponad. Nigdy nie było takiego ruchu wśród obywateli w trakcie wyborów. To jest ogromny sukces demokracji. Wielkopolanie... Rekord był, pani poseł, w 89 roku to było 62%. W tej chwili jest ponad 74%. Tak. Jak pani to nazwie? Czy to jest zryw społeczny? Czy to jest polityczna dojrzałość wyborców? Czy to jest rzeczywiście... No, takie uderzenie bardzo też młodego pokolenia, bo mnóstwo młodych ludzi poszło do wyborów, zdecydowanie nieporównywalnie więcej niż w poprzednich wyborach. Co zdecydowało o tej frekwencji, pani zdaniem? Dwie rzeczy. Po pierwsze, obudził się olbrzym. Wielki naród, który przeciwstawił się propagandzie, rozdawnictwu, kupowaniu głosów i powiedział nie, nie chcemy takiego rządu, nie chcemy takich polityków, nie chcemy takiej władzy. I to jest te blisko 12 milionów obywateli, którzy powiedzieli zdecydowane nie i wystawili takiej władzy czerwoną kartkę. Polacy wygrali w przeszłości w Wielkopolsce powstanie, walczyli dumnie w Warszawie, powstańcy warszawscy. Dzisiaj podobnie naród przeciwstawił się. Jeżeli spojrzymy na machinę, która była wytoczona, żeby zawłaszczyć wybory, wszystko, agencje rządowe, spółki Skarbu Państwa do końca, do ostatniego dnia, do ostatniego momentu współfinansowały kampanię PiS. Telewizja publiczna, media Obajtka, które dbały tylko o to, żeby prezes zachował fuchanie, odmawiając nawet naszym kandydatom. Nawet te SMS-y, które SMS-y, pod koniec przychodziły, alert RCB, potem jakaś informacja, żeby nie zwracać uwagi, ale wszystko. Było jak głosować w referendum, jakich odpowiedzi udzielać i tak dalej. Cała machina państwa i Polacy po prostu nie dali się nabrać, nie dali się oszukać, nie dali się okłamać. Był nawet ten SMS, że pogrzeb za darmo państwo zorganizuje. Nie wiem, czy pogrzebem się powinno zdobywać. A potem to dementowali, żeby nie, bo zobaczyli, że to nie działa. Więc to było pierwsze, a drugi element to moim zdaniem strategia różnorodności po stronie opozycji. My jako Trzecia Droga od początku mówiliśmy, że trzeba dać ludziom wybór, że właśnie wygra ten, kto bardziej zmobilizuje swoje elektoraty, kto bardziej dotrze do większej grupy osób. Ale tego się nigdy nie dowiemy. A może nam to wychodziło dzisiaj nie byłoby dylematu, komu prezydent ma powierzyć tworzenie rządu, gdybyście poszli jedną listą. Dowiemy się już tego. Wydaje mi się, że ta dyskusja jest trochę bez sensu. Trzeba iść do przodu. Nie, trzeba iść do przodu, zgadzam się, ale w mojej ocenie ta strategia przyniosła ten sukces w postaci zmobilizowania blisko 12 milionów obywateli, bo wnoszę taką tezę na podstawie rozmów z ludźmi na ulicach, ale również na podstawie różnego rodzaju badań przez ostatni rok,
które pokazywały właśnie, że to będzie bardziej skuteczne. Niemniej cieszę się, znaczy my musimy jednak wziąć pod uwagę, że 12 milionów obywateli, którzy zagłosowali na opozycję, ma różne poglądy, różne stanowiska i je wszystkie trzeba uszanować i naprawdę robiąc pojednaną rząd pojednanej różnorodności odpowiedzieć na zapotrzebowanie bardzo różnych grup obywateli, którzy, z których każdy czegoś oczekuje po nowej władzy. Na pewno jest, jedno jest pewne, oczekują od nas współpracy, odbudowy zaufania na świecie, w kraju, zadbania o najsłabszych obywateli, przestać rozrzucać pieniądze z helikoptera, dawać pomoc tam, gdzie ona jest potrzebna, z poszanowaniem dla publicznych pieniędzy i dla pieniędzy obywateli. Że my mamy ogromny kredyt zaufania od obywateli, musimy temu sprostać. Ale bardzo dziękuję naprawdę za każdy głos. Każdy głos w tych 12 blisko milionach ma znaczenie. Pani poseł, czy tutaj się zgadzacie? Czy macie to ustalone? Czy rozmawialiście na ten temat? Co powinno być takimi pierwszymi działaniami, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, które podejmie nowa koalicja rządząca? Najpierw musimy ustawę budżetową, bo to jest też newralgiczny, to jest takie technokratyczne podejście. Ale w ustawie budżetowej znajduje się szereg rzeczy, takich jak właśnie kwestie związane z wydatkami socjalnymi, kwestie związane z mediami rządowymi, no i tak dalej, prawda? W ustawie budżetowej właściwie mieści się 3/4 rzeczy, które budzą kontrowersje. Ale bez ustawy budżetowej państwo nie może działać, mało tego, to może być powód do rozwiązania Sejmu. No jasna sprawa, bo to jest w konstytucji, więc niestety te prace w pierwszej kolejności muszą się skupić na przygotowaniu porządnej ustawy budżetowej na rok przyszły z uwzględnieniem tego wszystkiego, co pani mówi. Tak. To jest jakby z takiego technokratycznego podejścia do życia nam niezbędne. Natomiast druga rzecz to wysłanie przedstawiciela w świat i powiedzenie wracamy. Wracamy, odblokowanie środków europejskich. Ale wracamy gdzie? Rozwiązanie. Do Europy? Do Europy. Wracamy do Europy, wracamy, czy odbudowanie zaufania do naszego kraju jako stabilnego partnera stojącego po stronie prawa i obywateli i jedności europejskiej. Choć ona oczywiście, Unia Europejska musi podążać ze zmianami, musi się pewnie trochę odbiurokratyzować. Są różne wyzwania stojące również przed Unią Europejską, ale jedno jest pewne. Nasze miejsce jest w Europie i myślę, że cała Europa patrzyła nerwowo na wyniki w Polsce, wiedząc, że po prostu to, jaką decyzję podejmą obywatele, będzie rzutowało na to, czy Polska będzie stabilnym partnerem w Europie, czy wejdziemy na ścieżkę polexitu. To naprawdę było możliwe. Gdyby powstał rząd PiS, Konfederacja, nie mam wątpliwości, tam byli ludzie na jedynkach, którzy mówili u mnie w okręgu, kandydatka z jedynki, na szczęście nie znajdzie miejsca w Sejmie, która mówiła, że Polskę trzeba wyprowadzać z Unii Europejskiej wbrew woli narodu. To jest niewiarygodne. Dla mnie wola narodu to jest rzecz, na którą jako posłance nie wolno mi podnosić ręki. Dobrze, to teraz pani poseł jeszcze, rzeczywiście pytanie o te pojedyncze rozliczenia, tak to chyba trzeba nazwać, bo najpierw bym chciała trochę się skupić na nazwiskach, które się do parlamentu nie dostały. Pytam też o to w kontekście pewnej dojrzałości wyborców, bo pamiętamy, jak do Sejmu z list PiSu wyborcy PiSu powiedzieli nie. Pani, już nie pamiętam nazwiska, która tak, a nie inny sposób zachowała się wobec tej pielęgniarce. Tak, niepełnosprawnych, wobec osób z niepełnosprawnością i ich rodziców. Pamiętamy, jak pan Piotrowicz skończył. No, wiele było takich sytuacji. Dla mnie zaskakujące jest to, że wyborcy PiS ponownie wybrali Łukasza Mejzę. Na przykład. Jestem też zdumiona. Rozumiem. Co prawda o włos, ale jednak udało mu się zdobyć mandat poselski. Szkoda miejsca w Sejmie, no ale taka wola wyborców i należy ją uszanować, no bo każdy wyborca jest równie ważny. Oczywiście dziwi mnie ten wynik pana Mejzy, ale on po prostu zrobił potężną kampanię niezgodnie z prawem. Jak widzieliśmy, słyszałam, że ma dostać dużą karę za nielegalne rozwieszanie. No tak, no bo wieszano jego banery poza w ogóle... No to jest ten sposób, prawnym, tak ten sposób robienia kampanii iście charakterystyczny dla partii rządzącej, czyli nam się wszystko należy. Dobrze. Błażej Poboże, wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie PiSu, nie dostał się do Sejmu. No i nie dostała się, była wicepremier Jadwiga Emilewicz. To jest duże zaskoczenie. Rozumiem, że ostatecznie pan Wiśniewski, tak? Z Poznania ja tam nie oglądałam. Tak. Nie dostał się pan Robert Bąkiewicz.
Tak, akurat cieszę. Niespełna 1000 głosów podobno akurat dostał. Akurat cieszę, niezwykle niebezpieczny. Artur Dziambo, Janusz Korwin-Mikke. Jeżeli chodzi o pana Artura Dziambora, gratuluję Wioletcie Tomczak od nas, która wzięła drugi wynik z trzeciego miejsca. No, ale Artur Dziambor z ostatniego startował z waszej listy. Tak, ale wyprzedziła go Wioletta Tomczak. Ja się cieszę. W naszym klubie będzie wiele wspaniałych nowych posłanek. Już nie mogę się spotkać. Jutro się pewnie z większością z nich zobaczę. Są naprawdę wspaniałe dziewczyny, które często pracowały, nie wiem, w interesie osób z pieczą, rodzin w pieczy zastępczej, osób z niepełnosprawnościami, na rzecz praw kobiet. Angażowały się przez ostatnie 3 lata w różne działalności u siebie i to po prostu dało efekt. Mhm. One się często obroniły z drugiego. Elżbieta Burkiewicz w Rzeszowie, wspaniała przedsiębiorczyni, angażująca się też w wiele. Ale wie pani, to nie tylko u was takie ciekawe były wyniki, bo na przykład... Kobiety mają branie, że tak powiem. I to w tym politycznym, dobrym tego słowa znaczeniu. Pani poseł... Ale widać, że dobra kandydatka po prostu raz, że ciężko pracuje, bo to jest też ciężka praca w kampanii wyborczej tych dziewczyn, ale dwa, jest czas kobiet. No, jest czas kobiet w polityce, wyborcy fajnych kandydatek szukają na listach. To jest dowód. Łukasz Litewka. To będzie chyba imię i nazwisko, które Włodzimierzowi Czarzastemu będzie się śniło dniami i nocami, ponieważ Łukasz Litewka była szansa, że w ogóle wyeliminuje z Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Okazało się, że ostatecznie 2 mandaty Lewica bierze, więc Czarzasty, uzyskując 2-krotnie słabszy wynik od osoby, która startowała z ostatniego miejsca. Ale znowu, pytam o tę dojrzałość wyborców, bo to jest tak. 34-letni sosnowiecki radny. Osoba, która w regionie znana jest z tego, że organizuje zbiórki charytatywne, robił sobie kampanię, billboardy z psiakami ze schroniska, którym później szukał domu. To zadziałało. Czy to jest wiarygodność? Włodzimierz Czarzasty był spadochroniarzem. Ta polityka spadochroniarstwa chyba powinno się od niej odejść wreszcie w kolejnych wyborach, prawda? Oczywiście nie zawsze się da, ale dużo było tego przy tych wyborach. Oczywiście, że warto zostać u siebie. Czy Szymon Hołownia, rewelacyjny wynik w Białymstoku, pokonał Sasina z dużą chyba nadwyżką. Wynik Sasina, wielkiego ministra, wielkiego rządu, na w zasadzie wydawałoby się pisowskim terenie. Więc świetny wynik naszego lidera, który po prostu startował z okręgu, z którego pochodzi. W którym się urodził, w którym mieszka cała jego rodzina. Ludzie w Białymstoku uważają, że Szymon Hołownia jest stąd i to jest wiarygodne. Mm-hmm. Ja startowałam ze swojego okręgu, Konińsko-Gnieźnieńskiego. To nie jest żaden prestiżowy okręg, ale ja mam tam swoich wyborców, wspaniałych, cudownych, z którymi mam kontakt na ulicach, którzy piszą do mnie na Facebooku. Ja im osobiście na tym Facebooku często odpisuję. Którzy kojarzą mnie z konkretnymi działaniami, jak na przykład ratowanie Pojezierza Gnieźnieńskiego, które naprawdę jest w tragicznym stanie. Jeżeli ktoś pracuje dla regionu i wynagrodzili mi to wyborcy fenomenalnym wynikiem w tym trudnym, małym naszym bardzo też propis okręgu, bo to jest okręg, który nazywany jest Wielką Pani Polską poseł, a Wschodnią. Dziwi panią to, że Roman Giertych z ostatniego miejsca w Świętokrzyskiem się dostał do Sejmu? Jeszcze raz? Roman Giertych. Z ostatniego miejsca, w Świętokrzyskiem, wysłany tam, tak, żeby dostał podgryzać. Się, czy nie? Dostał się. Gratuluję panu Giertychowi, nie będąc chyba w Polsce w trakcie kampanii. Ale tak naprawdę chyba najbardziej imponującym wynikiem... Ale to decyzja wyborców. Najbardziej imponującym wynikiem jest wynik Adama Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich, który w ramach waszego paktu senackiego, dostał mandat senatora. On uzyskał 560 tysięcy głosów. Świetny wynik, gratuluję panu Bodnarowi. No ale to też jest lata pracy, żeby ten głos... Ale na przykład u nas kandydat do Senatu też pokonał, zrobił zupełnie nowa postać. Przedstawiciel służb mundurowych, ponad 100 tysięcy w moim okręgu, który zawsze był okręgiem swingującym, gdzie poprzedni senator, kandydat, wieloletni parlamentarzysta wygrał przewagą tysiąca głosów, po prostu pokonał swojego konkurenta Nie wspomniałyśmy o Senacie, bo tam jest podobno 66 mandatów senackich dla paktu, dla opozycji obecnej. To było mądre ułożenie. Do 34 dla PiSu. To jest gigantyczna przewaga. Ale to jest efekt mądrego ułożenia. Myśmy odbili 2 mandaty w senackie z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Jeden na Śląsku, bodajże w Rybniku. Jeden w Białymstoku. Maciek Grzywno, od początku nasz wiceprzewodniczący,
zna się z Szymonem Hołownią od lat, współpracuje, były wojewoda, były marszałek tego regionu. Mhm. Znaczy, to jest postawienie na dobrych, to był zawsze, tam chyba nigdy nie było senatora z opozycji. To jest postawienie na dobrych kandydatów w dobrych miejscach. Ale pewnie można było jeszcze wyrwać 12 z 16 województw jest dla opozycji. To jest też sytuacja niezwykła, zważywszy na to, że no, też takie województwa, które zawsze były pro... Znaczy może nie pro, bo obrażą się na mnie wyborcy nie PiS-u, ale gdzie zawsze wygrywał PiS, na przykład warmińsko-mazurskie, na przykład mazowieckie, to były miejsca, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zawsze cieszyło się większą popularnością. W tej chwili tam większość ma opozycję. PiS wygrywa w 4 województwach z 16. 12 milionów. Blisko 12 milionów ludzi o tym zadecydowało. No i też dobry wynik naszej koalicji, bo właśnie w takich okręgach, w takich województwach myśmy robili bardzo dobre wyniki. Znaczy ja się bardzo cieszę z dużej ilości naszych parlamentarzystów trzeciej drogi na ścianie wschodniej, bo tam trzeba naprawdę mocno pracować, żeby zwiększyć jeszcze zaufanie Pani poseł, wyborców i teraz do sił opozycji. Siłą rzeczy musimy troszkę wrócić do tematu, od którego rozpoczęłyśmy nasze spotkanie, czyli od prezydenta Andrzeja Dudy. Ja właściwie jestem przekonana, że pan prezydent misję tworzenia rządu powierzy Prawu i Sprawiedliwości, że będzie przeciąganie tego czasu. No, czyli pewnie gdzieś przed świętami poznamy nowy rząd. Na święta będzie prezent pod choinkę. Dla tych 12 milionów. Obecnej opozycji. Dobrze, pani poseł, ale teraz ta sytuacja wygląda tak, no bo jest 30 dni na zwołanie Sejmu od momentu, kiedy tak, Państwowa 30. Komisja Wyborcza ogłosi wyniki oficjalne, to się wydarzy dziś. Ale ja uważam, że będzie 30 dni. Pewnie tak. Później 14 dni w pierwszym kroku konstytucyjnym na stworzeniu, na sklecenie tej większości. Według deklaracji, jak rozumiem, państwa i PSL-u Prawo i Sprawiedliwość nie ma gdzie szukać. No więc to chwilę może potrwać. Jak pani wyobraża sobie tę współpracę z prezydentem Andrzejem Dudą, który kadencję swoją skończy dla, no jeszcze no niespełna, ale 2 lata jednak. To jest 2 lata prawie jeszcze wspólnych rządów. Jak pani to widzi? No, lekko nie będzie, nie mamy co do tego wątpliwości. Ja powiem w ten sposób. Po pierwsze, dobrze by było, żeby prezydent nie wyciągał za uszy tych wszystkich terminów. Spodziewam się, tak jak pani, że pewnie będzie. My mamy ten czas już na tworzenie planów. Mhm. Co będzie można? Trzeba będzie oczywiście zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami robić różnymi rozporządzeniami i tak, no ale też próbować budować rozmowy i współpracę z prezydentem Andrzejem Dudą, bo bez jego podpisu część ustaw nie będzie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby prezydent nie wspierał takich ustaw jak odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, odpolitycznienie telewizji publicznej. No ciężko będzie wetować ustawy z takim nastawieniem, ale potem będziemy szukać też większości, żeby te weta ewentualnie odrzucać. No nie będzie innej możliwości. Bo ja pamiętam, jak Donald Tusk, zresztą nawet ale tutaj u mnie, on chyba to u mnie w ogóle pierwszy raz powiedział w programie, Donald Tusk. Siedział tutaj i powiedział, że już nie pamiętam dokładnych słów, ale chodziło o to, że Andrzej Duda bardzo szybko zmieni swoje podejście, jak będzie nowy rząd. On właściwie był pewny tego, że ta współpraca z prezydentem wcale nie musi układać się źle. Pani jest podobnego zdania? Znaczy, że uważam, Andrzej że warto Duda spróbować podjąć zmieni współpracę z panem prezydentem, żeby nie wetował. Znaczy, to jest kwestia przekonania do naszych argumentów. Ale jedna rzecz, to jest znowu oręż wyborców. Znaczy, prezydent Andrzej Duda parę razy wsłuchał się w głos wyborców, ale czasami trzeba będzie pewnie sięgać po mandat i głos obywateli. Jak będzie trzeba w kluczowych sprawach, może przeprowadzić szybkie referenda, żeby naród... Tak demokracja głosy bezpośrednia już nie, wchodzi. Ja w ogóle jestem... Czy szczerze, ja bym chciała stworzyć w nowym rządzie system porządny, no, tylko wie pani, no, instytucja referendum, mam wrażenie, została trochę ośmieszona. Została, ale dlaczego? Dlatego, że po 1989 politycy nigdy nie zrobili referendum, które nie miałoby jednak politycznego kontekstu. No oprócz unijnego, tak. Przyjęcie konstytucji, przystąpienie do Unii. Więc politycy sami ośmieszyli tą ideę. Ale jeżeli pokażemy, że w tym trudnym roku, w tych trudnych latach rządzenia z prezydentem Dudą będziemy odwoływać się do woli narodu, jestem przekonana, że tylko te 12 to jest kosztowne, milionów... Pani
poseł. Nie, to tak jak powiedziałam, system, no ale jak będziemy mieli blokowane wszystkie ustawy, wszystkie zmiany, których dzisiaj Polska tak bardzo potrzebuje, to będziemy do tej idei sięgać. Że w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałam, mi się marzy porządny system informatyczny i pytanie przez system. Przecież nie trzeba stawiać tych wszystkich komisji. Oczywiście musi być jakaś komisja w regionie dla tych, którzy nie będą w stanie oddać swojego głosu w internecie, jakby tak, ale naprawdę można robić tanio referenda, czy tanio, no, budując ten cały system referenda i odwoływać się do woli narodu dużo częściej. Kończąc wątek prezydencki, już wspomniany przeze mnie Donald Tusk w rozmowie tutaj właśnie powiedział też, że ta pozycja prezydenta będzie zupełnie inna, jak opozycja wygra wybory, że on będzie po prostu słabszy, że pozycja prezydenta będzie słaba. Pani zdaniem ta pozycja prezydenta jaka jest dzisiaj? Może po prostu będzie mniej nacisków politycznych na niego, będzie mógł bardziej czytać ustawy i faktycznie stawać po stronie polskiej narodu. Bo już nie będzie, że Nowogrodzka na telefon będzie po prostu to wszystko blokować. Dobrze. I na koniec chciałam panią poprosić jeszcze o komentarz do naszej sondy, bo dzisiaj zadaliśmy naszym widzom pytanie o to, czy Prawu i Sprawiedliwości uda się wyłowić w cudzysłowie kilku posłów opozycji. Jak kilku, pani sądzi, im brakuje jakie są 30, wyniki? Prawie 40? Nie. Czy ile mają? 192? 198 z tego, co wiem, Prawo i Sprawiedliwość, 32, 15 30. Konfederacja, więc zakładając nawet hipotetycznie, że robią rząd z Konfederacją, choć w obecnej sytuacji nie byłabym taka pewna, no ale nawet zakładając hipotetycznie, to jest 200... Ja nie jestem najlepsza w liczeniu. 198 i 15, czyli mamy 212, tak? Tak. No to do 31 no, brakuje. No. 17, 18 mandatów. Nie, ale w ogóle nie ma takiej możliwości. Według, może według naszych widzów jednego Kałuża, ale nie więcej. Według naszych widzów, według 21% uda się złowić PiS-owi kilku posłów opozycji. Według 79% to się nie uda. Życie, wiara w sukces i dobra atmosfera jest po stronie opozycji. Kto by chciał iść do miejsca, gdzie jest tylko buta, arogancja, walka o władzę i stołki, przepychanki i kłótnie. Mam nowy podział mandatów. I? Michał, mów raz jeszcze. To powiedzmy, jak to wygląda. 194 Prawo i Sprawiedliwość. No to jeszcze więcej im brakuje. Ile? 157 Koalicja Obywatelska. 65 Trzecia Droga. W tym 33 chyba nasze. 33. Lewica 36, tak? Lewica 36. 26. 20. I dobrze, to czytam raz jeszcze, żeby nie było bałaganu, drodzy państwo. Opozycja ma 248 mandatów. W sumie 194 dla Prawa i Sprawiedliwości, 157 dla Koalicji Obywatelskiej, 65 dla Trzeciej Drogi, 26 dla Lewicy i 18 dla Konfederacji. Ile potrzeba, żeby odrzucić weto prezydenta Duty? 176 czy 100? Nie, no jak? 200, to jest 200, nie macie możliwości 200, odrzucenia nie, tak patrzę, prezydenckiego weta. Ewentualnie... Nie. Będziemy budować taką większość. No i zbudował. Taką deklaracją kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja nie mam wątpliwości, spotkanie. Że też środowisko Zjednoczonej Prawicy w opozycji się bardzo podzieli. Tam dopiero pani zobaczy, co tam będzie się działo. Że będą przychodzić po prośbie? Pani nie, sądzi? Że oni się podzielą między sobą. Znaczy, w opozycji Ziobro się nie dogada z Morawieckim w życiu. Nie wierzę w to. Ich nie dogadywał tylko... się w rządzie, pani poseł. Ale dobrze, ale dla władzy, kasy i stanowisk oni byli gotowi się jednoczyć i wypracowywać trudne, ale jakieś zgniłe kompromisy. Dzisiaj pokłócą się po całości. Jestem tego pewna, że nie będzie do końca kadencji Klubu Zjednoczonej Prawicy jako całości. Nasz widz, pan Artur, mówi, pani Kamilo, może pytanie o KPO. Panie Arturze, kochany, pytanie o KPO było i dla pana Pawła Kowala wcześniej i z panią poseł też rozmawiałyśmy na temat KPO, że to jest pierwsza rzecz do załatwienia. To jest jedna z pierwszych rzeczy i nawet jestem pewna, jeżeli Unia usłyszy, że jest z naszej strony wola, będzie widziała przygotowane ustawy, które będą wetowane przez prezydenta Dudę, te pieniądze będziemy mogli, a konto tego zaufania do Polski przywieźć, podpisując się opozycyjnie, dzisiaj jeszcze, za chwilę większością rządową, pod tymi zarządzeniami i tymi ustawami, które trzeba będzie wprowadzić najdalej po 25.
Bardzo roku. Dziękuję. Przedstawicielka być może przyszłego rządu koalicyjnego, Paulina Henik-Kloska. Dzięki za to spotkanie. Drodzy Państwo i Państwu także bardzo dziękuję za dziś. Zapraszam oczywiście na jutro. Jutro Ekspres Biedrzycki oczywiście o godzinie 9:07 startuje i już te oficjalne wyniki wyborcze dla Państwa skomentuje między innymi były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Także bardzo ciepło Państwa na to spotkanie, jak i wszystkie pozostałe. Zapraszam, przypominam, wracamy o godzinie 9:07. Za dziś bardzo dziękuję. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się bardzo nisko i do zobaczenia jutro, 9:07.